Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy, na serwerze pierwszym amerykańskim. No i ostatnio mieliśmy event Golda, mieliśmy event Pupili, więc postać bardzo mocno się wzmocniła, to jest pierwsza sprawa. No i myślę, że dzisiaj zrobimy sobie fajny progresik. Oczywiście na wstępie pamiętajcie, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc pod każdym filmem like plus komentarz to jest jeden numerek. No i muszą to robić osoby, które subskrybują kanał. I teraz po prostu co miesiąc razem tutaj z giveaway za kod twórcy, za kupowanie grzybków z moim kodem, będzie również giveaway za aktywność na kanale, no i najaktywniejsza osoba będzie nagradzana, także pamiętajcie o tym, wszelkie zasady omówiłem we wczorajszym filmie, też na Discordzie wam tam wysłałem, także po prostu bierzcie udział, komentujcie, lajkujcie, żeby tutaj coś sobie ewentualnie wygrać. Oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i tyle, i tak naprawdę tyle, myślę, że możemy zaczynać. Dobrze, co do naszego zabójcy, to oczywiście nic tutaj nie klikałem, mówię, były te eventy, więc na pewno się tutaj fajnie wzmocnił, no i może przelecę na szybko, co tutaj się pozmieniało na tym koncie, no i potem sobie pójdziemy w lożki. Mamy teraz 90, boże 90, jeszcze nie, 78% klaserka, oczywiście wszystkie itemki, które mogę zdobyć i które są na serwerze, to już zdobyłem, jakieś tam jeszcze ewentualnie pojedyncze itemki epickie, na pewno jeżeli się pojawią, to będą do zdobycia dla mnie, no ale ogólnie o klaserek zadbałem, no i mamy, no powiedzmy, maksa, mamy tak naprawdę maksa, więc tutaj o to się martwić nie muszę. I teraz tak, jeżeli chodzi o nasze statystyki, na szybko wam przelecę, tu oczywiście jakieś wiadomo, wymiany gemików, tutaj też oczywiście nasze pachołki troszeczkę gemów podostawały w tym czasie, więc też spoko, powiedzmy, nie wygląda to jeszcze, no tam jakoś super, nie wygląda to za dobrze, jeszcze troszkę tych gemików nam brakuje. No ale skip takiego gema jest naprawdę, naprawdę drogi, więc nie skipuję, tylko cierpliwie czekam, aż coś dla moich pachołków tutaj poleci. Także to jest pierwsza sprawa. Teraz tak, jeżeli chodzi o statystyki, no to boczki już jakiś czas temu dobiłem, 1265, szczęście tak samo, no i dobiłem 2310 zręczności, no i 2111 HP. Także ten goldzik, który powiedzmy tam wpadł nam w ten event, no to głównie w główne statystyki tutaj poszedł. Dobrze, lecimy dalej. Toaleta, mamy aurę piątą i zero many, dzisiaj jeszcze nic nie wrzucałem, ale to się wstrzymamy na razie. No i tutaj tyle. Jeżeli chodzi o pupile. Pupile w ogóle muszę podkarmić. Tu w ogóle mam poniedziałkową noc. Dzisiaj będę musiał go złapać. Niestety do południa nie złapałem, nie miałem czasu. Nagrywałem wam zresztą, bo ja to nagram w poniedziałek. Wy to dostaniecie we wtorek. Nagrywałem wam film o tych nowych klasach postaci. Tak czy inaczej, no... tutaj kilka pupilków na pewno muszę połapać, niektóre w dzień, niektóre w nocy, najwyżej dzisiaj po północy sobie połapę. To jest o tyle fajne na tym serwerze, że jak zapomnę złapać nocnego pupila, no to potem i tak zazwyczaj o północy jeszcze, no nie śpię, jeszcze sobie powiedzmy siedzę, więc mogę na spokojnie jeszcze po północy, gdy się zacznie noc, bo na tym serwerze po północy naszego czasu to jest dopiero po 18, właśnie mogę na przykład takiego poniedziałkowego pupila złapać, nie? Co my tutaj więcej mamy? No pupile, o, tu mamy też poniedziałkowa noc, z tego co widzę, mamy chyba wszystko w nocy. Poniedziałek za dnia, okej, tutaj mamy za dnia, to jego muszę złapać dzisiaj na streamku. No i co? I tyle, i tak naprawdę tyle. Pupile bardzo mocno nam poszły do przodu, ogólnie dużo osób mnie pyta, skąd ja mam tyle jedzonek, jak to się dzieje. No pupile po pierwsze zdobyłem drugiego dnia serwera, więc całkiem dobry wynik. No a po drugie, ja teraz zamiast, jak mam do wyboru na przykład golda i jedzonka w wyprawie, to biorę jedzonka. Te jedzonka naprawdę dużo dają, dużo ich sypie, no a gold na tym levelu jest bardzo malutki, więc jak mam taki wybór, to po prostu biorę z wypraw jedzonka. No i to widać, bo troszkę się ich tutaj odłożyło, nie? Dobrze, teraz tak, możemy sobie zrobić jakieś ataki, spróbujmy jako tako, tutaj tym ogniem, no nie wiem, czy ten ogień, okej, ogień już, no w sumie dzisiaj dużo osób przeszło na koguta, dzisiaj mamy ogień, tutaj raczej przegramy dokładnie, bo przeszedłem na tego żarłacza, no już jest niby 31 poziom, ale jeszcze powiedzmy szału nie ma, tutaj mrokiem raczej ubiję, kurczę, z mocnych, ale okej, 4-1 not bad, mocnych przeciwników nam dzisiaj dobrało, jeżeli chodzi o te pupilki, no ale tak to wygląda, może jeszcze jakieś środowiska poklikam, ale to na spokojnie, bo tu mamy środową noc, tu mamy wtorkową noc, tutaj mamy środową noc i tutaj mamy koniksa w sobotę, więc dzisiaj w sumie w poniedziałek nic nie mam, możemy dzisiaj nic nie klikać, żadnych środowisk. Dobra, tutaj nic, tu mamy jakieś poteczki, widzę, to od razu je sobie pokupujemy. No i co, jeżeli chodzi o naszą gildykę, może tutaj tak po kolei polećmy, no to nasza gildia top 2 w tym momencie raczej, jeszcze tutaj spojrzę, jaki mają średni, no bo Primordial oczywiście top 1, tu się nic nie zmienia, 236 średni. Jeżeli chodzi o Last Night, no to oni mają chyba top 2 na ten moment, to jest gildia międzynarodowa, mają 187 średni,
średni. No i jeszcze zerknijmy sobie na, zanim przejdziemy do nas, na Last Min Heroes, oni też są dość mocni. 174, dobra, to Last Night tutaj bardzo mocno odskoczyło, no a my mamy 196, więc my jesteśmy pod względem średniego levela oczywiście drugą gildią na tym serwerze. Mamy tutaj 166%, jeżeli chodzi o boosty do Golda i Expa, no i mamy 7% portalu, także portal też ładnie nam powolutku idzie. I oczywiście tutaj po raz kolejny pochwalę wszystkich członków naszej gildii. Fame tutaj bardzo fajnie nam pomaga jako oficer. No i generalnie cała gildyjka walczy o to, żeby jakoś się piąć na szczyt, nazwijmy to, tej tabeli i tego wszystkiego. Tu zresztą aktywność też bardzo ładna. Tu Baldur ma jeden dzień, jeżeli no, nie da znaku życia, powiedzmy, jeżeli mu tam wbiją 2-3 dni, no to będziemy go musieli podmienić. Jak ktoś w ogóle jest chętny do naszej gildii na serwerze pierwszym amerykańskim, to niech pisze do mnie na pocztę w grze. Ja te wszystkie zgłoszenia nieraz nie odpiszę, ale wszystkie mam na tej poczcie i jak się zwolni jakieś miejsce, to ja się odzywam. Więc warto po prostu do mnie napisać, jak mamy tu jakichś chętnych. Natomiast mówię, gildyjka bardzo fajnie tutaj też, jak wejdziemy sobie w topkę, no to bardzo dużo osób od nas z gildii jest w tej topeczce, także bardzo ładnie każdy ciśnie, bardzo ładnie każdy pracuje na sukces wspólny tej gildii, więc to jest oczywiście godne tutaj pochwały. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z gildii, bardzo ładnie sobie radzimy, bardzo ładnie nam idzie, jak sami widzicie. Dobra, zaraz tutaj wrócimy do tej topeczki. No i gildia chyba tyle, powolutku tutaj będziemy się zbliżać do pupila gildyjnego, też o nim będzie trzeba pamiętać, ale to jak wbiję jakiegoś pupila na poziom setny, tutaj z tego co widzę dokładnie, w ziemi, mam konika na poziomie 70, no i on raczej będzie pierwszy na poziomie setnym. Dobra, lecimy dalej, teraz tak, poczta, mam tu dla was jeszcze jakieś portale, które tam powiedzmy w międzyczasie poubijałem, no był taki moment, że portale na raz robiłem, czyli codziennie jeden, potem trafiłem na maga, jego musiałem zrobić na raty, no i chyba dzisiaj też jakiś portal w ogóle ubijemy. No tutaj walka ze zwiadowcą troszeczkę potrwa, ale pooglądajmy, dlaczego by nie, żeby standardowo ciągłość tej serii zachować. Dobrze, wczoraj wszedł filmik w ogóle, w którym właśnie omówiłem te zasady aktywności na kanale, która będzie nagradzana, no ale przede wszystkim omówiłem tam nowe klasy postaci. Dostaliśmy ankietę, gdzie możemy wybrać, który koncept klasy postaci nam się najbardziej podoba. No i po prostu no tam zagłosować, którą byśmy wybrali z trzech, no i tam, która nam się najbardziej podoba, jakieś ewentualnie swoje sugestie i tak dalej. Więc powiem wam szczerze, że spoko sprawa, wiadomo, nowa klasa postaci zawsze fajnie. Natomiast no teraz naszły mnie takie przemyślenia już jakby po nagraniu tamtego filmu, że kurczę, z drugiej strony, dlaczego robić, bo to jest klasa postaci, która będzie sfokusowana na tarczy, na tym, żeby posługiwała się tarczą. Zastanawiam się, w jakim celu coś takiego jest tworzone, zamiast po prostu zreworkować obecnego wojownika. No nie oszukujmy się, jak wejdzie jakaś klasa postaci, która się będzie posługiwać tarczą, no a na pewno wejdzie, już to jest zapowiedziane, no to jakby wojownik tym bardziej pójdzie do Lamusa obecny, aktualny, który i tak już obecnie jest no, zbytnio niegrywalny, nie? Obecnie on już jest zbytnio niegrywalny, tak więc zastanawiam się, dlaczego zamiast po prostu robić nową klasę postaci, to nie zreworkować tego wojownika, nie zrobić mu jakichś, wiecie, jakichś większych fajerwerek, jeżeli chodzi o pasywkę jakoś ten, no nie wiem z czego to wynika, może po prostu klasa stricte wojownika nie pasuje do tych koncepcji, które były przedstawione w tej ankiecie, a w sumie nawet na pewno nie pasuje. Natomiast no rework wojownika by się przydał, bo jak jeszcze wyjdzie jakaś klasa starczą, która będzie właśnie taka, no powiedzmy, zaraz wam tu topeczkę pokażę, która będzie taka no fajerwerkowa, czyli będzie się dużo działo, tak jak coś takiego jak nekromanta, no to taki standardowy zwykły wojownik tym bardziej pójdzie do Lamusa, więc no nie wiem czemu, ale może kiedyś jeszcze doczekamy się właśnie reworku wojownika. Jeżeli chodzi o salę chwały serwera pierwszego amerykańskiego, no to mamy tutaj najwyższy level wojownika. Ja to nagrywam, mówię, w poniedziałek, chociaż teraz pewnie za dużo się nie będzie działo, nie będzie tutaj jakiś fajerwerek na tym serwerze, no bo wszyscy czekają na legendarny loszek, który już w tym tygodniu w piątek, ale no mówię, wojownik Kronikus 277 level i to jest najwyższy level na tym serwerze, więc bardzo ładnie tutaj, godne to jest pochwały, że wojownikiem wbił najwyższy level na serwerze pierwszym amerykańskim. Jeżeli chodzi o ranking gildii, to oczywiście jeszcze nieistotny, no biją się tutaj, mówię, no Primordial zdecydowane top 1, my jesteśmy top 2, Last Night top 3 i Last Min Heroes chyba top 4, była jeszcze gildia jakaś tam poradni prastata czy coś takiego, ale ona się rozpadła.
Zresztą już nie pierwsza gildia na tym serwerze, więc po prostu no, te cztery gildie jako tako, powiedzmy, się liczą. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzu, ale tak mi się wydaje. Dobra, jeżeli chodzi o twierdzę, to też już tutaj powoli odpuszczam sobie ataki, więc już tej twierdzy no, nie atakuję, więc nie jestem wysoko w rankingu. Spadam sobie powolutku w tym rankingu. W pupilkach jestem top 33, mamy 36 pupili. No tu niektórzy mają już 37, ale mówię, no my dzisiaj jeszcze 3 pupile mamy do złapania z poniedziałku, więc będziemy mieć łącznie 39 tych pupili, no ale też idzie nam to nieźle. No i w podziemiach. W podziemiach nam bardzo ładnie idzie, jesteśmy top 2, więc to akurat na duży, duży plus. Tutaj Spake D tylko i wyłącznie ma 69 czci, no a my mamy 60, tutaj cała reszta ma mniej. Nie wiem jakim cudem, bo ja dość późno te podziemie odblokowałem, ale fajnie, że jesteśmy na drugiej pozycji. Dobra, lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Twierdza. Zacząłem, mam w ogóle salkę chyba 11 wbiłem. I odpaliłem, czekajcie, gdzie to jest, tutaj salka 11 i odpaliłem sobie twierdzę 13, dlatego że stwierdziłem, że dlaczego by nie, twierdza 13, im wyższy poziom twierdzy, tym więcej surek z jakichś eventów i tak dalej. Kwaterki mam na poziomie 10, lecę teraz twierdzę 13, 12 chyba skipnąłem troszeczkę, nie pamiętam już jak to wyglądało, ale no, teraz się skupiam głównie na twierdzy. Natomiast podziemie sobie uważam dość fajnie zboostowałem, dlatego że skipnąłem w ogóle tutaj serce na poziom 10, traktor na poziom 10, to było chyba wczoraj rano, więc jeszcze mi o wiele więcej tych dusz poleciało na tym traktorze 10 niż na 9, także już zacząłem serce na 11, trenera mam 9, no i tutaj mam jeszcze duszę, żeby na spokojnie traktor polecieć na 11, więc no, podziemie mi idzie na tym serwerze akurat całkiem nieźle. No i zarządca areny wygląda tak, że dzisiaj mamy same skipy, mam tutaj już 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chyba, jeżeli dobrze liczę ulepszeń, brakuje nam jeszcze 7, no i zaczniemy już platynki. Ja tu oczywiście zrobię sobie reset, poulepszam tego zarządcę nawet na streamie, no i dopiero te 7 dni skipa kupię. No, preferuję ulepszenia, ale skoro się pojawił skip, to trudno. Jeżeli chodzi o nasz stojak, to póki co ciągle tylko i wyłącznie ku do expa 1%, jak już będę mógł mieć 10%, bo na razie mam 8, to oczywiście to zrobię, no a potem będę dokładał sobie na spokojnie golda. Nie wiem, czy nawet teraz już nie mogę, ile ja mam runek, sprawdźmy to, 100, powiedzmy 50 milionów. Także zaraz tutaj zerknę. Tutaj mamy cyk, cyk. Mam ten arkusz oczywiście swój do run, o którym pewnie wiecie, jak oglądaliście poradnik. 2% do expa zaczyna nam się od miliona. A nie, źle mówię, Boże, spojrzałem na punkty życia. Od 1 biliona mamy 2% do expa, czyli od 1 biliona będę mógł sobie tutaj właśnie te 10% do expa już mieć, czyli maksa. Dobra, i tyle. Teraz tak, mamy lożki, portal, tego raczej zrobimy. Zostało mu niecałe 50% HP, więc raczej go ubijemy. No i lecimy sobie po prostu do lochów i spróbujemy dzisiaj coś poubijać. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tu jeszcze oczywiście ten portal nam padnie. No i mamy wieżę. Mamy na pewno wieżę, którą musimy ubić. Na tą wieżę mamy 30%, więc to jest bardzo dużo. Także no tu jeszcze uniczki, ale dobra. Pięknie pokonany, nie zapisuję, bo widzieliście na odcinku. Teraz tak, lecimy do wieży. Mamy ją 68. No i wieża nam powinna paść. O, dokładnie tak, o. I tutaj kolejne, cyk. Jedna za drugim. No tam był maguś, więc powiedzmy jakiś tam bloczek delikatny. Ale teraz to już będzie szło z górki. Teraz mamy kolejnego maga. 73. wieża, też raczej go pokonamy, w sumie to sprawdźmy, co nam tu ciekawego poleciało, mamy jakiś hełmik dla Barbara, no nie będę go wymieniał, rozmontujemy sobie, tutaj dla Magusia, ale też raczej dokładnie useless, tu mamy coś na inteligencję tylko plus 8, więc useless, rękawice dla Barbara, no powiedzmy useless, no i klata dla Barbara, bardzo fajna, tutaj akurat możemy sobie zrobić miejsce na klejnot, dodaj miejsce na klejnot, tutaj sobie ten klejnocik usuniemy, damy Barbarowi, cyk, i spoko, no i tyle. I tak naprawdę tyle, to jest, no to są jakieś tam itemki nasze do kibla, więc w sumie też możemy dać do kibla rozmontować. Już dzisiaj rozmontowań niestety nie mamy, ale trudno. Teraz tak, wieża dalej, tornadko może później, wieża, cyk. No i spróbujmy tego magusia ubić tutaj. No wieża nam co prawda nie daje, wiecie, expa, ale no zawsze to więcej golda z misji. Najlepiej tą wieżę by było dociskać przez cały weekend na bieżąco, żeby wiecie, więcej golda z eventu golda nam leciało. Natomiast, no kurczę, wiadomo, no. Ja tutaj chcę grać jak najlepiej, chcę grać no tak jak powinienem, no ale też jednocześnie chcę dla was robić content, więc takie klikanie lochów poza odcinkami, poza streamami, żebyście wy tego nie widzieli, no szczerze mówiąc mija się z celem, mówiąc delikatnie mija się z celem, dlatego też ja tutaj wszystko dla was zostawiam. Mamy już wieżę 81, zobaczcie, już jakieś 15 poziomów wieży udało nam się zrobić, teraz mamy wojownika mały John i może na razie się wstrzymamy, bo tutaj już zbliżamy się do takiego etapu.
nam się nie przyda, to nam się nie przyda, to nam się nie przyda, tutaj dla Kunegundy coś, plus 10, to też nam się za bardzo nie przyda, tu jakaś różdżka dla Mariuszka, zobaczmy, plus 27, już mamy w ogóle runki, zobaczcie, ja nie mam w ogóle run w broniach swoich, a tutaj już, oj, to też ma runę w sumie. Ale to ma 3, dobra, to tego, to skipniemy, to sobie na pewno wymienimy. No i kapcie, no to kapcie tam za dużo nie dadzą, ale niech będą. Ok, rękawice plus 7, no i tutaj mamy na wszystkie staty, dobra. Tyle, na razie tyle, co my tutaj możemy dalej ubijać? Sprawdźmy, mamy na pewno tego Magusia w strefie światła, to jest uwodzicielska matka smosłów, ok, niech będzie. Ona nam nie da za dużo expa, ale mamy na nią 6%, więc może by się udało to zrobić. Zawsze to jakieś naklejki do klasera, tak jak ja wam zawsze powtarzam. Tak więc tutaj tą matkę dobrze by było ubić. No i głównie strefa mroku oczywiście, tak? Głównie strefa mroku, głównie tutaj strefa mroku nam będzie dawać najwięcej expa. Także do niej zaraz sobie pójdziemy i ją tam spróbujemy poubijać. Tylko czy ta matka smoków nam nie padnie? No kurczę, 6% mamy na nią, nie wiem o co chodzi. Zawsze jak ten smoczy skarbiec są jakieś fajne procenty, to no nieraz jest bardzo ciężko w ogóle cokolwiek popchnąć dalej. Więc no musimy spróbować, musimy po prostu spróbować. Powiedzmy jeszcze z 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, na razie się wstrzymujemy. Lecimy dalej, strefa mroku. Może zacznijmy od strefy mroku, żeby tu w ogóle jakiś progres levelowy zrobić. Na co mamy fajniejsze procenty? Na tego smoka 8 mamy. No i na tego mamy 0,80. Dobra, czyli zacznijmy sobie od... Ojejku, od tego, to nie jest smok, to jest meduza. Jakiś chyba błąd w SFTulsie, albo źle spojrzałem. W każdym razie na niego mamy prawie 4%. Także jak ją sobie tutaj dociśniemy... Dokładnie, mamy 2,4,9. To i smoka raczej zrobimy z marszu. No dawaj, dawaj, cyk. No i nie mamy znowu miejsca w EQ. Teraz tak, klata, zobaczmy, czy naszej postaci się przyda. No pewnie, przyda się i to jeszcze jak. Tu oczywiście berylka musimy rozmontować. To jest ze strefy mroku, ale klata nam nie robi różnicy, więc niech będzie. Nie mam itemów w ogóle ulepszonych póki co, dlatego że nie mam praktycznie w ogóle metalu, jak sami zresztą widzicie. Dobra, co ja tu bym jeszcze mógł wymienić? Coś mi poleciało, poleciała mi chyba różka dla Mariusza i jest spoko, więc ją sobie wymienimy. Kurde, no zobaczcie, mieliśmy 5 rozmontowania i tak nie poszło to najlepiej, w sensie znowu mamy zawalone EQ. Teraz mamy króla jaszczura, zobaczmy sobie, powinno się go udać ubić dokładnie. No i loszek mamy zamknięty. No i muszę się pozbywać, bo tak jak wspomniałem, rozmontowań już niestety dzisiaj nie mam. Dobra, teraz tak, wściekły wilk, czy my jego jeszcze jesteśmy w stanie zrobić? No na niego był niecały 1%. Także no, szału nie ma, nie oszukujmy się. Przydałby nam się teraz bardzo event epicki, dlatego że mamy już te runki, mamy już możliwość broni z runą, jakieś punkty życia, to tamto, więc naprawdę przydałby nam się event epicki. W ogóle jakie teraz będą eventy, bo ja też powiem wam szczerze, nie spojrzałem na to. A teraz będzie przecież legendarny loch, dobra, to nieważne. No to teraz będzie legendarny loszek, to na pewno tutaj popchniemy sobie na tym zabójcy fajnie, może już nawet w przyszłym tygodniu, za tydzień, w sensie no może nawet, nie wiem, 300 level wbijemy albo coś koło tego, byłoby na pewno miło, byłoby na pewno miło, fajnie, sympatycznie, dlatego że, o dobra, siedzi 250 level, dlatego że oczywiście... Chyba powtarzam, oczywiście, tak się rozgaduje i wiecie, szybko chcę mówić. No kurczę, no legendarny loch to są darmowe epiki, bardzo mocne itemy, wszystko tak naprawdę legendarny loch nam daje. Dlatego też dobrze będzie tutaj się poprzebierać. No i ten 300 level to jest kwestia tam, wiecie, no nie jest to trudne do wbicia, nie? Nie jest to generalnie trudne do wbicia, więc może by się udało. Tu już mamy plus 48, więc oczywiście sobie zmienimy, zrobimy sobie pyg i pyg. Ja się chyba muszę przelogować, bo na 250 levelu był jakiś pakiecik, dobrze pamiętam? Tak, dokładnie, był jakiś pakiecik, więc sobie to od razu ogarniemy. No i co, lecimy dalej, strefa mroku, zgniło, zielony gremlin, pyk, no i znowu nie mamy miejsca, no to możemy oczywiście się pozbyć, nie przyda nam się na wszystkie staty. Teraz mamy wojownika, zobaczmy, ten woj też nam raczej powinien paść. O, i mamy jakąś brońkę, to jest niestety brońka dla Barbara, zobaczcie, nam już dają bronię po 50 średnich, no też to jest bardzo dużo, ale tutaj Barbarowi no rozrzut tragiczny, ale 4% runka, 40 to jak najbardziej gicior. No i to jest zwykły item? Nie, niezwykły, więc w sensie nie można go wrzucić do kibla już, także sobie pominiemy. Dobra, zielony gnol, zwiadowca, cyk. No i teraz mamy niestety rosiczkę bagienną, która jest magusiem, więc chyba problem się nam pojawia na naszej drodze, to od razu pominiemy. Dobra, tyle, tyle na razie jeżeli chodzi o strefę mroku, coś tutaj powbijałem, lecimy dalej. Mamy teraz co, hemoridor, na hemoridor mamy 4,5%. No możemy to kliknąć, no mówię, te lochy na razie nam nie dają za dużo, ale no możemy spróbować to kliknąć, why not, dokładnie. Teraz tak, król nie wiem czy nam siądzie, więc już to pominiemy.
I co dalej? Może jakieś tornado? Może spróbujmy jakimś tornadem? Może coś by nam tu fajnego poleciało? Kurczę, powiem wam, że no bez przebrania to nawet mimo, że tych statystyk nam ogrom wleciał przez te 3 dni, przez eventy Golda, no to wcale to jakoś nie wygląda tak dobrze, nie? W sensie powoli straszny ten progres, powolny. Mieliśmy który level? 248, no zaraz bijemy 252. Tu mamy tornado już 200+. Dobra, siedzi. Cień potęgi, no tu już niektórzy mają po 270 levele, no niektórzy bardzo, ale to bardzo ładnie cisną, to im trzeba przyznać. No gemiki, tak, jeżeli byśmy mieli full gemy na naszych pachołkach z tej 10 kopalni, no to ta strefa mroku wypadała jak zła, to też byśmy bardzo dużo leveli wbili, no ale na razie niestety nie mamy tego, więc musimy się wstrzymać. Potem po legendarnym lochu już się zaczną legendarne gemy. Pojawiać już będą dropić nawet z Twitch dropów czy z czegokolwiek. Te Twitch dropy w ogóle jak się gra klasą pod zręczność, tak ratują tyłek. Naprawdę powiem wam, że na początku serwera, kiedy jeszcze nie ma czarnych gemów, jeszcze nie ma powiedzmy właśnie legendarnych, no to te Twitch dropy, gdzie ciągle ci leci gem na zręczność, bo to jest bugowane, powinny lecieć też inne, ale póki co leci tylko na zręczność. Co chwilę duży no po prostu gem z 10 kopalni na zręczność ratuje tyłek. Autentycznie ratuje tyłek, zwłaszcza nam tutaj na tym zabójcy, gdzie no to jest klasa pod oczywiście zręczność. Dobra, teraz mamy Magusia, może w tym tornadzie popchniemy, no miałem mówić, do kolejnego wojownika, ale tu jeszcze jesteśmy w stanie troszeczkę zrobić. Bardzo dużo golda mamy swoją drogą, też by wypadało to zaraz wydać. I sobie wydamy chyba w HP. Strasznie dużo tego golda, powiem wam szczerze. Coś jak zawki podczas eventu golda. To taka ciekawostka. Ale dobra, tu znowu nie mamy. To sobie możemy posprzedawać dzisiaj. A i właśnie, jeszcze, kurczę, zapomniałem. Jezu, jaki jestem, no dzbanem jestem. Nie ukrywam, jestem dzbanem. Dlatego, że pojawił nam się czar na bronie. Pojawił nam się czar na bronie, gdzie tutaj mam zaczarowane, ale zobaczcie. Tu nie mam zaczarowanego, tu nie mam zaczarowanego. I u Kunegundy mam. Także czarna broń nam się pojawił jako drugi na tym serwerze, co oczywiście też daje fajny boost strefie mroku. O tym warto pamiętać. Jakby jeszcze kolejne były rękawice, no to ja już bym był, szczerze mówiąc, w siódmym niebie, ale chyba tak dobrze być nie może. I zobaczcie w ogóle, jak szybko te czary na tym serwerze lecą. Oczywiście szybkość tego, jak pojawiają się czary, jest zależna od tego, ile graczy jest na serwerze. No, że na tym serwerze póki co mamy graczy, nie wiem, z 5000, nawet nie chyba, 5500, ok? No to po prostu nie potrzeba jakoś dużo itemków na to, żeby ta wiedźma ugotowała nam, uzbierała przede wszystkim i ugotowała nam kolejny czar. Także no te czary w miarę szybko na tym serwerku będą szły. Dobra, kolejny wojownik, no już tutaj nie bardzo, jeżeli o niego chodzi. Dajemy oczywiście wszystko w HP. Tak się staram trzymać, tak 100 podstawy z ręki od HP, takiej przewagi. Czy to jest dobre, czy jest niedobre, nie wiem szczerze mówiąc, ale no mówię, coś takiego sobie na razie robię, dopóki statystyki oczywiście nie będą kosztować po 10 milionów. Dobra, i teraz robimy Dungeon Simulator, zeskanujemy i zobaczmy, jak nam to pójdzie. Zobaczmy sobie tutaj, pyk, 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 co my tu mamy. No na tego smoka już mamy 10%, kurczę, no dobrze by go było ubić. Strefa światła na tą uwodzicielską matkę, to jest to. O, dobra, teraz nam padł po chwili, classic, do kociołka, cyk, no i co? I myślę, że kolejnych sobie poubijamy dość łatwo. Mówię, to są naklejeczki, teraz mamy zwiadowcę. Zwiadowcę też raczej ubijemy łatwo. Jakiś nam epik poleciał, ale minus 8. Natomiast jego możemy zostawić do kotła, więc zrobimy tak. Tu mamy intę, tu mamy intę, tu mamy na wszystkie staty, no i dobra, i niech będzie tak. Tu mamy w ogóle expa, ale to nie jest istotne. Dobra, dalej, teraz mamy kolejnego zwiada. Tam to, nie wiem czy w tym smoczym skarbcu to 10 nie jest dopiero magiem, ale jak tu mamy zwiadowców albo wojowników, no to oni w teorii powinni padać łatwo, w teorii powinno to jakoś siadać, no ale zobaczmy jeszcze sobie. Oczywiście broń na naszej postaci też zaczarowałem, na naszym zabójcy, żeby tutaj nie było wątpliwości, no i zobaczmy, jak nam to wszystko wyjdzie. Chociaż to smoczątko już nam nie pada, też żeby na niego nie wiadomo ile grzybów nie wydawać. Jeszcze raz, kogo teraz mamy? Nordycy bogowie, na Heimdala mamy 1,70, na 13 piętro mamy 0,42, na wieżę mamy już 0,70, więc już się wstrzymam, trochę tą wieżę pocisnąłem dzisiaj. No i co, 13 piętro 0,40 i mamy na tą rosiczkę bagienną 0,16, czyli no procenty są śmieszne, ale spróbujmy tutaj Roberta marketingowca pokonać. Czy nam się to uda, czy nam się to nie uda, zobaczymy. 0,40% to nie są wybitne procenty, nie oszukujmy się. Jakby tutaj runki w broni wleciały, no to już by było o wiele lepiej.
w sumie tak się zastanawiam, czy może nie byłoby dobrym pomysłem wymienić na zwykłe bronie, nie? Skoro to już jest około tam 50 średnich, nawet bym powiedział, że ponad 50 średnich, to wiecie, czy nie lepiej by było zwykłą broń zamiast epickiej, byleby miała runę, te runy już nam lecą po 5-6% z tego co widziałem, byleby miała runę i po prostu żebyśmy te średnie mieli zboostowane, ale no, chyba się wstrzymam po prostu, chyba się wstrzymam, żeby tutaj ładnie pocisnąć na legendarnym lochu, teraz jeszcze taki ostatni docisk, powiedzmy, wiecie, żeby jeszcze parę levelków wbić, żeby tu jeszcze troszkę nadrobić, żeby na postać nie stała w miejscu, no a w piątek, czy tam generalnie w weekend na legendarnym lochu, no to już pociśniemy, mam nadzieję, w miarę fajnie. Dobra, ile byśmy na niego chcieli wydać grzybków? Powiedzmy, no nie wiem, szczerze mówiąc, może z 200 od teraz. Jeżeli nie padnie, to szkoda, no jak padnie, byłoby super. Jakbyśmy ubili Roberta, to raczej 8 też byśmy ubili, bo to jest wojownik, więc tutaj no zabójcom nie powinno być większych problemów z nim. Tak więc dobrze by było, no ale mówię, jako zabójca wszystko nam naprawdę pada łatwo, przyjemnie, sympatycznie, z wyjątkiem oczywiście magów. No magowie to są bloki dla nas, ale no to już jest wiadome nie od dawna. Dla wielu klas postaci magowie to są bloki, jest jak jest. Dobra, ciśniemy dalej, dawaj, Robercik, może by się udało ciebie tutaj ubić. Chociaż nie jestem przekonany, szczerze mówiąc, ale no ile jeszcze? No powiedzmy 130 grzybów jakoś nam jeszcze zostało. Jezu, ja już 120 grzybów wydałem, czy mi się coś w obliczeniach pomyliło? Nie wiem, w każdym razie sporo. A nie, bo ja miałem, dobra, to nie, mój błąd. Miałem tutaj do 1700 polecić, czyli jeszcze 170, okej. Dobra, nie wiem szczerze mówiąc, czy nam się uda go pokonać. No ten progres niewybitny, nie? No ile my wbiliśmy? Z 4 levelem. Także no progres zdecydowanie niezbyt wybitny, szału tutaj powiedzmy nie ma, no ale nie mamy już tak na dobrą sprawę co klikać, no oprócz, no tam mamy 0,15 na tą rosiczkę bagienną, nawet jak ją pokonamy, to i tak ile wbijemy jeszcze, z jeden level, może góra półtorej. Także no wolałbym się skupić na tym 13 piętrze, bo i większe procenty, i większe możliwości, i więcej expa złapiemy. Tak więc no tego bym chciał zdecydowanie pokonać. Tak się zastanawiam w sumie ile kosztuje ulepszenie trenera, jeszcze zerknijmy. 500, a tutaj 900, dobra, no ale skip kosztuje 500 i trenera też by tyle, nie no, trenera by mniej kosztował, ale tak czy inaczej, no dużo skip tego serca, dobra, to nie będziemy, o tam jaka bliska próba, no nie mogę, close, bardzo close, moi kochani, ale no widzicie, no tak jest, to jest taki etap, gdzie niestety jak nie mamy runek, jak nie mamy gemów na pachołkach, no to jest taki troszeczkę delikatny zastój, ale to jest oczywiście chwilowe. Nie ma co się tutaj stresować. No, jeszcze 85 grzybków na niego. Kurczę, no 0,40 to są takie procenty, gdzie nam to padało często, nie? Przecież ile razy ja na odcinkach klikałem po właśnie 0,40, 0,50, nawet nieraz 0,30. No i tam wiecie, no trochę grzybów się wydawało, ale zazwyczaj nam to padało. A tutaj lipa, tutaj naprawdę duża lipa, tutaj mamy problemy. Dzisiaj po ławce na pewno wbiję 2,5,3, bo jeszcze dzisiaj na koncie oczywiście nic nie robiłem. No ale lepiej by to było wbić lochem, nie? Wiadomo, lepiej się level wbija lochem, aniżeli jakąś awką, a co gorsza, nie wiem, jakimś kółkiem czy kalendarzem. O, level wbijany kalendarzem to dopiero jest przypał, wiecie o co chodzi? Ostatnio w ogóle ktoś, jak mówiłem tak na streamie, czy tam nawet na odcinku, to ktoś się mnie pytał, a czym się różni wbicie levela kalendarzem od lochem, czy tam czymś innym? No wiecie, no wbić jakiś okrągły level kalendarzem tym 20 dniem, no to jest fajne, ale takie nie do końca, nie? Większa jest taka satysfakcja, jak właśnie udałoby nam się jakimś lochem wbić, albo no czymś takim, co by się trzeba wysilić, a nie po prostu kliknąć odbierz kalendarz, wiecie o co mi chodzi. Dobra, tyle. Niestety ten nam nie padł, nie będziemy tu przesadzać. Grzybków musimy grzybki oszczędzać przede wszystkim na legendarny loszek, chociaż z drugiej strony, kurde, no kusi to. A może jeszcze z 200 byśmy wydali na niego? Dobra, jeszcze 200. Ja się tu, no ja niestety jestem uzależniony od klikania. Ja nie mogę, wiecie, nie mogę za bardzo przestać. A jak widzę takie procenty, to tym bardziej. Fajnie by to było ubić. Natomiast no z tym starym EQ, bo to EQ to już ma chyba z 2 tygodnie u mnie. Nie no, 2 tygodnie to nie, z tydzień, bo chyba w zeszłą niedzielę się przebierałem. W sensie tą tydzień temu na evencie epickim. No z tym EQ są problemy, nie? Są generalnie problemy, są ciężary. Jakby tu nam jakaś brońka w ogóle poleciała albo coś takiego, no to byłbym w siódmym niebie. Ale niestety nie ma tak łatwo. Teraz też, no event Pupili był, event Wiedźmy, który oczywiście nie obowiązywał na serwerze amerykańskim, z racji tego, że no muszą być wszystkie zwoje odblokowane, żeby event Wiedźmy obowiązywał.
Także no fajnie wzrosły staty, no ale itemków za bardzo nie wymieniliśmy. Itemki mamy ciągle stare, no także jest jak jest, nie? Generalnie jest jak niestety jest. Zresztą jak nam ze strefy mroku albo wieży poleci jakaś broń, no to jest to broń dla Barbara na siłę i jak założymy na siebie, to nam się nie zmienia na zręczność. W drugą stronę to działa, ale na nas to nie działa, tak więc no broni to my za szybko nie wymienimy. Potrzebujemy raczej już po prostu poczekać do legendarnego lochu i tyle. I tak naprawdę tyle, nic tutaj więcej nie wykombinujemy. Dawaj. No Robercik, proszę. Jeszcze 87 grzybków. 87 grzybów. Zobaczmy, czy by się udało, czy by się nie udało tego Roberta pokonać. No kurczę. On chce paść. Wiecie, o co chodzi. To jest naprawdę takie possible, żeby go ubić. Tylko no musi być bardzo lucky walka. No my tutaj musimy jakieś kryty zapodać. On za bardzo krytować nie może. No jest to takie troszeczkę naciągane, ale spróbujmy, mimo wszystko spróbujmy. 50 grzyboli jeszcze, Jezu, jakby to nam na gle padło, byłbym taki szczęśliwy. Zawsze to jakiś odblokowany progres, nie wiem, cokolwiek. No ale chyba nie, chyba kurczę on nas tutaj zatrzyma. No to jednak progres nie taki duży. Myślałem na początku, że może wbijemy nawet, nie wiem, z 10 leveli albo coś takiego. No a tutaj ledwo 4 levele wbite. Trudno, zdarza się. Jeszcze mamy... no 15 grzybków, jak coś, i zaczynamy odliczanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no i 0. I niestety 0, nie udało nam się go pokonać. Dobrze, jeszcze jeden skanik robimy w takim układzie. Zrobimy na szybko, czy jeszcze coś byśmy tutaj mogli ubić. AM1, cyk, sprawdzamy, pyk. No nie, no tak naprawdę nie bardzo. Na nic nie mamy, no mamy na niego 0,50. No ale widzicie, poszło nie wiem ile, 450 grzybów i niestety się nie udało. Na tą rosiczkę mamy 0,12. No nie, no chyba w tym momencie tyle. Ewentualnie możemy sobie sprawdzić jeszcze oczywiście tutaj środowiska, dlatego że mamy Pet Simulator. Możemy sobie to wziąć, możemy sobie no przesymulować. 13% mamy, 13% okej. Nie ma tragedii, szczerze mówiąc, dlatego że tak, po pierwsze mamy ogień, tym kogucikiem możemy sobie ubić ogniopląsa, na niego mamy 13% dokładnie, i jeszcze ziemią możemy ubić tego kamolaka, to jest wojownik, ponik to jest zwiadowca, też bardzo fajne procenciki na niego, cała reszta jest not possible, jakbyście się zastanawiali, ale jeszcze te dwa raczej będą do ubicia, no i dzięki temu wbijemy 253 level. Zawsze spoko, bo pamiętajcie, że dzisiaj z kalendarza mamy książki z expem, więc na im wyższym levelu je odbierzemy, tym dostaniemy więcej expa z tego kalendarza. No to na plus. No i dokładnie mamy na styk, bo na styk, ale 253 level. Dobra, tyle chyba ode mnie. Wszystko co tutaj chciałem, to wam pokazałem. Trochę klaserka jeszcze podbiliśmy dzięki wieży i tam jakimś lożkom w strefie światła. Z tornadkiem już się nie będziemy męczyć na razie, portali kliknięty. No i całą resztę oczywiście pobocznych rzeczy zrobię na streamku. Ja wam chyba ślicznie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Progres niezbyt duży, no powiedzmy z 4 levele wbite, ale zawsze coś, zawsze to powoli do przodu. No oczywiście po legendarnym lochu pociśniemy tu na pewno bardziej. Także no, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie, że każdy like plus komentarz pod filmami to jest plus jeden numerek w giveawayu za aktywność na kanale. Także to jest liczone jako całość. Także zostawiajcie i te lajki pod filmami i komentarze. Oczywiście, jeżeli ktoś wygra, nie będzie miał suba na kanale, no to nagroda go ominie, więc subskrybować kanał też musicie. Kupujcie grzybki z kodem Neutral. Kciuka w górę zostawcie, to już wam powiedziałem. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!